Proszę zatem o opinię komisji. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Pan Przewodniczący, Pan Augustyn, proszę. Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu jest pozytywna. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Pan Przewodniczący Andrzej Marcinek, proszę. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Rewizyjna, Pan Przewodniczący Paweł Kumięga, proszę o przedstawienie opinii. Komisja Rewizyjna również pozytywnie opiniuje. Dziękuję. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Pan Przewodniczący Stanisław Miłosz. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji również pozytywnie opiniuje przedstawione projekty planów pracy. Dziękuję. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała numer 4 przez 29 przez 18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Ryglicach i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ryglicach na 2019 rok. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zakończyliśmy głosowanie, w związku z tym uchwała nr 4 przez 29 przez 18 Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Ryglicach i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ryglicach na 2019 rok została podjęta jednogłośnie. Punkt kolejny, 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Tutaj również Państwo otrzymali uchwałę, była omówiona na komisji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zatem poproszę o opinię Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Andrzej Marcinek, proszę o przedstawienie opinii. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Pan Przewodniczący Tadeusz Augustyn. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 4 przez 30 przez 18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zakończyliśmy głosowanie. W związku z tym uchwała nr 4 przez 30 przez 18 Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie wydzierżawiania nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Batalionów Chłopskich w Ryglicach. W dniu 29 listopada 2018 roku mieszkańcy gminy Ryglice wnieśli do Rady Miejskiej w Ryglicach petycję, której przedmiot stanowi budowa oświetlenia przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ryglicach. Przedmiotową petycję wraz z opinią burmistrza Ryglic przedłożyłem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji według kompetencji celem podjęcia stanowiska w przedmiotowym zakresie w postaci inicjatywy uchwałodawczej. Zgodnie z artykułem 9 ustawy ustęp 2 i artykuł 10 ustęp 1 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W związku z powyższym proszę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Stanisława Piekusa o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Przeczytam Państwu opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącą proponowanego projektu uchwały.
Jest to opinia nr 1 przez 18 Komisji Skarg, Wniosków i Wiedzy z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie petycji mieszkańców Legnic na 4. sesję Rady Miejskiej w 8. kadencji. Na podstawie paragrafu 59 ust. 6 Statutu Gminy Legnice stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały po zapoznaniu się z petycją mieszkańców Legnic w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Batalionów Chłopskich w Legnicach, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Legnicach na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 roku ustala, co następuje. Pismem z dnia 29 listopada 2018 roku mieszkańcy gminy Legnice, w imieniu których występuje pani Marzena Kumięga, wniosła do Rady Miejskiej w Legnicach petycję, której przedmiotem stanowi budowa oświetlenia przy ulicy Batalionów Chłopskich w Legnicach. Pismem z dnia 10 grudnia 2018 roku przewodniczący Rady Miejskiej w Legnicach zwrócił się o opinię do burmistrza Legnic w przedmiotowej sprawie. Burmistrz Legnic w dniu 10 grudnia 2018 roku przedstawił opinię w wyżej wymienionym zakresie. Przedmiotowa petycja wraz z opinią burmistrza Legnic została przedłożona przez prowadzącego Rady na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji celem podjęcia stanowiska w przedmiotowym zakresie w postaci inicjatywy uchwałodawczej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zasięgnięciu opinii burmistrza Legnic w zakresie realizowanej lub planowanej budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Batalionów Chłopskich, a także w wyniku szczegółowej analizy i przeprowadzonej dyskusji na posiedzeniu tejże komisji w dniu 10 grudnia 2018 roku stwierdza, że taka inwestycja nie jest zaplanowana w przyszłorocznym budżecie na rok 2019. Inwestycja ta również na dzień dzisiejszy nie jest zaplanowana do projektowania z powodu braku środków w budżecie gminy Legnice. Z uwagi na powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanawia negatywnie zaopiniować przedmiotową petycję i tym samym jej nie uwzględnić. Dziękuję. Mamy również, iż przedmiotowa petycja wraz z opinią burmistrza zgodnie z artykułem 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 870 wraz z rozstrzygnięciem znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Legnicach w zakładce petycje. Szanowni Państwo, petycja została omówiona na komisji. Mieli Państwo możliwość zapoznania się z jej treścią. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę. Zatem poproszę o opinię. Proszę o opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 4/31/18 Rady Miejskiej w Legnicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Batalionów Chłopskich w Legnicach. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dobrze, 3 wstrzymujące. W wyniku głosowania przyjęliśmy uchwałę nr 4/31/18 Rady Miejskiej w Legnicach w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Batalionów Chłopskich w Legnicach większością głosów. Teraz przechodzimy do punktu 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje oraz wolne wnioski. Oddaję.
Czy pan burmistrz chce zabrać głos? Szanowni Państwo, na wszystkie interpelacje, które Państwo złożyliście zgodnie z ustawą, zostały udzielone odpowiedzi w ciągu 14 dni. Także Państwo te odpowiedzi otrzymaliście. Jeżeli ktoś ma dodatkowe pytania, to odpowiem, ale myślę, że to odpowiedzi są wyczerpujące, także że proszę bardzo, czekam na jakieś dodatkowe pytania. Dziękuję. Otrzymałem, panie burmistrzu, odpowiedź na moją interpelację w sprawie jakby poprawy połączenia komunikacyjnego Ryglic, gminy Ryglic ze Stuchowem. Ja chciałbym pana prosić, żeby to pan przedstawił właśnie mieszkańcom, żeby był szerszy jakby odbiór tej informacji. Szanowni Państwo, mieszkańcy zwracali się do nas z prośbą o to, żeby uruchomić dodatkowe kursy między Tuchowem a Ryglicami i odwrotnie. Przeanalizowaliśmy ten temat. Ja się spotkałem z przewoźnikiem, z panem Marcinkiem, który świadczy publiczne usługi, płacimy mu za te usługi oczywiście. Rozlicza się biletami i dopłacamy różnicę do kilometrów. Przeanalizowaliśmy również, jak ta sytuacja wygląda w stosunku do innych przewoźników. Jak ci przewoźnicy, jaki mają terminarz i rozkłady jazdy od jazdów z Ryglic. W związku z tym otrzymaliśmy już część informacji, na część jeszcze czekamy i jakby pełną informację udzielimy mieszkańcom, bo już wychodzi już z tego terminarza, z rozkładu jazdy, że wystarczy, żeby dwa autobusy poczekały 10 minut lub zmieniły rozkład jazdy i wówczas przewoźnik, który jedzie z Lubczy przez Kowalową czy Zalasową, on dojeżdża do Ryglic i czasem jest tak, że te dwaj przewoźnicy w tych godzinach odjeżdżają do Tuchowa i ci ludzie się nie zdążą przesiąść, mieszkańcy, tak? W związku z tym chcemy to ustalić dokładnie i przygotować taki harmonogram, oczywiście w uzgodnieniu z przewoźnikami i z powiatem, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, żeby przewoźnicy odjeżdżający z Ryglic nie odjeżdżali wcześniej, aniżeli nie dojedzie przewoźnik z Lubczy do Ryglic. I myślę, że to by załatwiło w pewien sposób część tego problemu, ponieważ byłoby to około 5 przejazdów do Tuchowa i 5 przejazdów z powrotem. W związku z tym ten dostęp byłby, ale oczywiście z przesiadką. W tym roku podpisaliśmy z przewoźnikiem z Lubczy przez Zalasową i przez Kowalową na rok czasu umowę, dlatego że łączą się roczniki i być może okaże się, że szkoła ponadgimnazjalna będzie miała większe nabory, bo nasi absolwenci mogą nie wszyscy dostać się do szkół w Tarnowie i dalej. Tak? W związku z tym utrzymaliśmy tego przewoźnika z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby ten dojazd był do połączenia z przesiadką, które będziemy chcieli tutaj synchronizować, a dodatkowo być może on się zbilansuje, że nie będziemy dopłacać, jeżeli około 20 dzieci z Lubczy, z Kowalów, z Jonin, z Zalasowej, z Woli Lubeckiej, absolwentów, zapisałoby się do szkoły do ponadgimnazjalnej w Ryglicach. Także proszę pana dyrektora z Ryglic, żeby mocno pracował w terenie, żeby jak najwięcej dzieci do szkoły ponadgimnazjalnej się zapisało, to rozwiąże również problem komunikacyjny. Także jesteśmy na etapie ukończenia. Oczywiście wydrukujemy rozkłady jazdy. Myślę, że w jakiś sposób roześlemy to pewno przez szkoły, przez dzieci, mieszkańcom, żeby mieli dostęp do pewnej informacji. Dziękuję bardzo. Pan radny powiatowy Władysław Olszówka, proszę. Dzień dobry, panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie radne, drodzy goście. Proszę państwa, ja w ślad za interpretacjami, które zostały złożone tutaj na Radzie, a także dotyczących działań powiatu tarnowskiego, dostałem odpowiedź na interpelację dotyczącą wykonania tego przejścia Woli Lubelskiej. I drodzy państwo, chciałbym poinformować, że pan Augustyn, będąc jeszcze radnym w Radzie Powiatu w Tarnowie, zgłosił tę interpelację i była rozpatrywana w 2017 roku. Na miejscu była komisja, w której skład wchodził oczywiście przedstawiciel zarządu dróg, a także przedstawiciel policji. I drodzy państwo, wskazali wtedy kierunki i możliwości wykonania tego przejścia. W związku z tym, że wykonanie chodników oświetleń jest w gestii gminy, a prawo mówi wyraźnie, żeby powstało przejście dla pieszych, musi być chodnik z obu stron jezdni. Myśmy kiedyś się spotkali z panem radnym Augustynem, z panem sołtysem Kumienką i
Wskazaliśmy tam, gdzie to przejście mogło być, tylko drodzy Państwo, jest jeden problem. Ja dzisiaj byłem w Urzędzie Miejskim tutaj z Panem, który jest oczywiście od inwestycji drogowych, rozmawialiśmy, popatrzyliśmy na projekt i projekt jest zrobiony tylko po prawej stronie. Jest teraz wniosek, Panie Burmistrzu, trzeba doprojektować 10 metrów chodnika z drugiej strony, nie będzie problemu z przejściem. Ja myślę, że jeżeli tam przejście powstanie, trzeba będzie jeszcze wniosek złożyć o pasy zwalniające, ponieważ wiadomo, jak tam z góry samochody jadą. Czasami przejście nawet nie pomoga temu, żeby zapobiec różnym niebezpieczeństwom, które tam powstają. Następny temat, drodzy Państwo, ostatnio na sesji też wyszedł taki problem na końcu a propos trzeciego etapu budowy chodnika zarasowej. Wyjaśniliśmy to wszystko. Ja, drodzy Państwo, żeby wyjaśnić ten temat, też dzisiaj z Panem sprawdziliśmy projekt, wszystko na Tarnowskie, jak to wygląda. Wszystko jest w porządku, jest pozwolenie, tylko po prostu wyszły tam takie nieścisłości, ponieważ wiecie, drodzy Państwo, no jest to szereg przepisów, o których nie będę tu mówił, bo to na innej zasadzie były pierwsze i drugi etap budowane, a potem się okazało, że na trzeci etap jest całkiem na innej zasadzie. A etap, który jest przebudowa mostu, spotkałem się 14 grudnia z zastępcą dyrektora rejonu dróg, który w 2014-2015 roku prowadził ten projekt. Wyjaśniliśmy sobie i w związku z tym napisałem interpelację o pisemne wyjaśnienie, na jakim etapie to wszystko jest, kiedy będzie możliwość realizacji. Trzecią interpelację, jaką złożyłem, dotyczyła wykonania usuwiska zalasowej. Jak wiecie, tam nawet ostatnio przez święta można popatrzeć, się jeszcze pogorszyło to wszystko. I drodzy Państwo, badania geodezyjne wszystkie są wykonane. Myśmy zabezpieczyli środki na projekt w budżecie powiatu tarnowskiego. Projekt będzie wykonywany i będziemy, tak już było mówione, występować o to dofinansowanie, żeby w roku 2019 problem ten znikł. Następny temat, spotkaliśmy się wczoraj po sesji z dyrektorem rejonu dróg. Omówiliśmy sprawę odświeżania naszych dróg powiatowych, ponieważ jak drodzy Państwo wiecie, takie drogi jak na przykład w Joninach, na Szerzyny, czy na Lipie, czy w Lubrze, czy na Budakach, czy Zalasowej, na Tuchowskiej, są naprawdę takimi punktami, że muszą zwrócić naprawdę szczególną uwagę w czasie takich gołoledzi, jakie miały miejsce nawet i przed świętami, w czasie świąt, w czasie drugiego, pierwszego święta, bo wiecie, to są takie po prostu kąty, pochylenia, że muszą nie tylko zwrócić naprawdę na to uwagę, bo ostatni przykład nawet w Bielunach tam był, na Szerzynach, że się samochody zatrzymały. I myślę, że tu będzie w pierwszej kolejności podejmowanie decyzji, że jeżeli dochodzi do takiej kołoledzi, to proszę do mnie dzwonić, ja zaraz będę dzwonił, bo nie ma problemu żadnego, mamy kontakty i od razu, jeżeli się coś dzieje, ponieważ no, wiadomo, że przemieszczanie piaskarki czy co trwa i to czasami trzeba będzie poczekać. Omówiliśmy tutaj z Panem, który zajmuje się drogownictwem, sprawę już przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy tych chodników zalasowych w pierwszej kolejności Woli Lubelskiej, żeby starostwo powiatowe jak najwcześniej przeznaczyło te środki, żeby mogła gmina występować z przetargami, aby jak najwcześniej te inwestycje ruszyć. I interpelacja wczoraj, którą złożyłem następną, dotyczy wyrównania jezdni zalasowej na ulicy Kazimierza Wielkiego przy posesji 50, ponieważ jak wiecie, drodzy Państwo, został wykonany tam jakiś przekop. I jest to ciągły problem, ponieważ co jakiś czas ta droga się zapada. Dzisiaj wiadomo, jak ktoś jedzie, musi dzwonić. Niestety, jak nie zwolni, to może wyskoczyć samochodem w powietrze. To ja ze swojej strony tyle. Prosiłbym bardzo, jeżeli są jakieś wnioski dotyczące działań wspólnych gminy i powiatu, czy to są sołtysi, czy panie i panowie radni, proszę zgłaszać, ja będę interpelację zgłaszał, będziemy to monitorować, tak żeby jak najwcześniej takie skutki, które powstają w trakcie usuwania bieżąco. Dziękuję ślicznie. Proszę Pani Kasia. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, zaproszenie gości. Ja w kwestii wyjaśnienia ostatniej sesji do radnego powiatowego Pana Olszówka. Chciałam, bo ostatnio Pan Olszówka powiedział, że nie dopilnowałam w tamtej kadencji przebudowy mostu. I ja chciałam teraz wyjaśnić, że nie było to w kwestii Rady Gminy, tylko Rady Powiatu. Dlatego radnym powiatowym obecny burmistrz Pan Paweł Augustyn. I proszę Panią Olszówkę na przyszłość takich rzeczy do kamer nie mówić, z tego tytułu, że bardzo dużo osób mnie pytało, jak to jest, dlaczego tak jest, dlatego ja tutaj
wyjaśniam i na przyszłość proszę przygotować takie rzeczy, żeby były zgodne z prawdą, a nie zarzucać mi czegoś, czego nie było w mojej kwestii i moim zadaniu. Dziękuję bardzo. Ja może w ramach odpowiedzi napisałem interpelację, rozmawiałem z panem rzecznikiem, co ja mówiłem już, rejonu dróg i temat będzie wyjaśniony od 2014 roku. No tak sobie zapisuję. Dziękuję. Dziękuję. Pani Radna. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, goście zaproszeni. Ja mam pytanie do Pana Oszówki odnośnie budowy remontu ulicy 11 listopada. Jak tutaj mówiono, miała być położona nakładka na ulicy 11 listopada i moje pytanie jest takie, część tej nakładki położono w lesie między no, na tym odcinku właśnie leśnym, natomiast najtrudniejszy odcinek to jest odcinek od Pana Strugały Jerzego i do Pana Strugały Wojciecha nie jest położony, nie jest zrobiony. Mam pytanie, czy bierzecie Państwo pod uwagę remont tej części nawierzchni, która stanowiła w tej chwili chyba największy problem, czy po prostu ten temat nie będzie poruszany przy tym remoncie drogi? Jeżeli chodzi o wykonaną teraz część, to ja niestety nie miałem wpływu, gdzie będzie dokładnie to zrobione. Wiadomo, myślę, że Pan Burmistrz udzieli mi informacji dokładnie, dlaczego w tym, a nie w tym miejscu. Jeżeli chodzi o pozostałą część, będziemy wnioskować i zresztą rozmawialiśmy wczoraj jeszcze z Panem Starostą i w miarę środków, które będą spływały w ciągu roku. Będziemy oczywiście tak i u Was, drodzy Państwo, rani będziecie podejmować uchwały o zmianie w budżecie, tak samo i w powiecie. Myślę, że pewne środki, czy to jeszcze w ramach powodziowych środków, czy w ramach budżetu własnych będą realizowane. Myślę, że to będzie mieć na uwadze i myślę, że będzie to wykonane. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli dotyczy się drogi 11 listopada, to chcę Państwa poinformować i udzielić odpowiedzi, że tam zostały położone nakładki na tych odcinkach, gdzie droga była zakwalifikowana do powodziowych uszkodzeń. I na tym odcinku, o czym tutaj Pani Radna mówi, niestety, ale inspektor, który kwalifikował, stwierdził, że jest duże nachylenie stoku i nie może zakwalifikować tego odcinka do uszkodzeń powodziowych, ponieważ samoczynnie woda spływająca z góry uszkadza ten asfalt. W związku z tym nie mogliśmy dostać do tego odcinka dofinansowania. Tam, gdzie dostaliśmy dofinansowanie, zostało to wykonane. Pozostała część z własnych środków lub z tak zwanej schetynówki być może wcześniejszej, obecnie dróg Borawieckiego, tak? Będzie można pewnie w powiecie złożyć i na pewno Pan Radny Olszówka będzie o to zabiegał, żeby ten odcinek zrobił. Rzeczywiście jest najbardziej zniszczony, ale niestety nie był kwalifikowany do remontu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Pan Sołtys, Woli Lubeckiej, Pan Radny. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Ja do Pana Radnego, Pana Władysława, mam jeszcze taką prośbę. W związku z tymi obrażeniami występowań geologii i tak dalej, ja rokrocznie, jak są trudne warunki, na wniosek mieszkańców zwracam się do Pana dyrektora Łąki i do ostatnio nawet rozmawiałem z panem zastępcą Pyzdykiem. A mianowicie jest taka prośba gorąca przez mieszkańców, żeby tam na tych największych stromiznach zostawić trochę posypki. Ci przebardziej przebiegający kierowcy mają w bagażniku łopatę. Niejednokrotnie zanim przyjedzie służba, to sami jesteśmy w stanie sobie pomóc. Kwestia tylko tego, żeby tam dostało powiedzmy te 2 kubiki posypki. Bardzo proszę Pana jeszcze raz o wystąpienie w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Wczoraj omawialiśmy już ten temat właśnie z Panem Dyrektorem i mówił, że po nowym roku będzie to dalej realizowane. Dziękuję. Wszyscy mają prośbę do Radnego Powiatowego. Nie chciałbym być innym. Panie Władysławie, licząc, zresztą widząc już dobrą współpracę, licząc na dalszą, tutaj bardzo mamy otwartego w tym kierunku Pana Burmistrza, prosiłbym o podjęcie takich działań, aby umożliwiły nam wypożyczenie powiatu remontera dla gminy Ryglice, co dałoby nam możliwość porządnego naprawienia dróg. Byłoby to bardzo, bardzo zasadne. Oczywiście na wiosnę, nie teraz, bo teraz pewnie jest wolny, ale my go też nie potrzebujemy. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, jako że widzimy się pewnie w tym gronie po raz ostatni w tym roku, chciałbym w imieniu
swoim, jak i całej Rady złożyć wszystkim Państwu pomyślności w nowym 2019 roku, aby wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane po Waszej myśli i aby rok 2019 obfitował w nowe inicjatywy i pomysły. Do życzeń też proszę. Proszę Państwa, chcę jeszcze poinformować przed życzeniami, że koordynatorem projektu Noworodek Plus jest Pani Dorota Turczyn, Pani położna radna w poprzedniej kadencji. A swoją drogą dołączam się do życzeń Pana Przewodniczącego i takim starym zwyczajem życzę szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza i całej Rady zapraszam wszystkich Państwa na skromny poczęstunek, który jest na dole, a w związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad zamykam czwartą sesję Rady Miejskiej w Rybnicach zwołaną w trybie zwyczajnym. Dziękuję.